Słuchaj, młody, musimy pogadać. Chłopie. Nie mam kasy, przysięgam. Przestań skizować, nie chcę od ciebie żadnej kasy. Dawaj, umyj ręce. Szybciej. Mam dla ciebie pewną propozycję. Nie jestem zainteresowany. Chłopie, mam dla ciebie pewną propozycję. Po prostu będziesz moim podopiecznym. Jakim podopiecznym znowu? No będę ci pomagał. W czym? No wiesz, w życiu. Nie znam cię, nie chcę, żebyś mi pomagał. Chłopie, nie mam czasu na głupoty, rozumiesz? Ej, co ty od niego chcesz? Nie interesuj się. Słuchaj, młody. Zostaw go. Powiedziałem, nie interesuj się. Do środka. Słuchaj, młody, masz dać moim podopiecznym, czy tego chcesz, czy nie? Próbowałem podoprać, ale widzę, że się nie da. No, słuchaj, gnojku, od tej pory masz się mnie słuchać. I mam ci pomagać, czy tego chcesz, czy nie? Bo inaczej tak cię wkopię, że pożałujesz, że żyjesz. Kumasz? Kumasz? No, tylko bez wykrętów, bo i tak cię znajdę. Okej. To jest właśnie... Daniel. No dokładnie, pomagam mu w życiu, no i takie tam. I właśnie dlatego zapomniałeś jego imienia? Myślisz, że ja tego nie zauważyłam? Nie, ja wcale nie zapomniałem. On po prostu jest przy laskach taki wstydliwy, że chciałem, żeby się sam przedstawił. Oczywiście. No, prawda? Tak. No, widzisz? Jak się stresuje, to właśnie taka jest z nim gadka. Nie, tak, tak, nie, nie, wiem, ale pracujemy nad tym, nie? Pracujemy, tak. No. No, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o pewność siebie, to Adam daje radę. Daje radę w wielu rzeczach. Aha, okej, czyli o to chodzi. Adam chce po prostu zaimponować tej lasy, udając, że mi pomaga. Nie za bardzo mi się to podoba, ale co mam zrobić? Jeszcze mi wleje albo coś, a i bez tego mam przerąbane. No dobra, no skoro już mu tak zależy, to mogę poudawać, że mi pomaga.